Już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca, odbędą się wybory prezydenckie. Wybierając się do głosowania, koniecznie musimy mieć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem. Paszport, legitymacja, prawo jazdy z aktualnym zdjęciem. Dostaniemy jedną listę z 11 nazwiskami i przy jednym stawiamy znak X. W mieście Dębicy jest 24 obwodowe komisje wyborcze w tych samych miejscach, co w poprzednich wyborach parlamentarnych czy samorządowych. Są komisje w przedszkolach, szkołach, tak jak co roku było. Lokale są czynne od 7 godziny do 21. Na dzień dzisiejszy, to mam zgłoszone, to jest 265 pobranych pakietów do głosowania korespondencyjnego. 6 zostało pobranych osobiście, a w piątek przez Pocztę Polską zostało wysłane 259. Ważne jest jedno, żeby to korespondencyjne głosowanie było prawidłowe, należy głos zaznaczonym tam X-em włożyć do koperty i ją zakleić. To jest bardzo ważne. Jest 3 możliwości. Jedna jest do skrzynki nadawczej, druga bezpośrednio u swojego listonosza, a trzecia można osobiście przynieść do Urzędu Miasta. Te wybory będą się jednak różniły od poprzednich ze względu na panującą epidemię koronawirusa. Komisje wiedzą, jak mają postępować. Dostaliśmy środki, są zakupione środki bezpieczeństwa, czyli wszystkie rzeczy, które spowodują, że ten mieszkaniec, który przyjdzie złożyć, oddać głos, będzie się czuł bezpiecznie. Na pewno musi być maseczka, to nie ulega wątpliwości. Na pewno pomieszczenia co jakiś czas będą wietrzone. Myślę, że ważne, o co apeluję również, na pewno ilość osób głosujących będzie taka, że po zakreślonych mszach, bo to tak po prostu z historii, będzie spora grupa, zachowywać te odległości. Bardzo o to proszę, ponieważ tym zachowaniem spowodujemy to, że będziemy się czuć bezpiecznie i nie będziemy myśleć, że podczas tego głosowania mogło nastąpić zakażenie. Burmistrz Mariusz Szewczyk zachęca do głosowania. Wszystkich mieszkańców Dębicy zachęcam do głosowania w niedzielę. Idźmy do urn, oddajmy głos, bo to jest przyszłość Polski w naszych rękach. Bardzo Państwa zapraszam. W lokalu wyborczym w tym samym czasie będzie mogła przebywać nie więcej niż jedna osoba na 4 metry kwadratowe, z wyłączeniem między innymi członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania.